Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda, witam bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem jest dzisiaj Wojciech Skurkiewicz, minister, wiceminister obrony narodowej, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam Pana, witam wszystkich telewizów i słuchaczy. Panie ministrze, jak to jest? MiG-29 non-stop spadają, co zrobi rząd? No nie takie non-stop, no, bez, no co chwilę jakaś bez przesady. Katastrofa. Rzeczywiście to jest dla nas dziś spory problem i te statki dziś nie latają i bez wątpienia te działania, które podejmujemy jako Ministerstwo Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak jako szef resortu, są nakierowane, żeby zapewnić bezpieczeństwo lotu, bezpieczeństwo polskim pilotom. Dziś mamy ograniczone możliwości, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że dysponujemy tylko trzema rodzajami statków: F-16, MiG-29 i Su-22. Szkoda, że zdecydowanie wcześniej nie rozpoczęto prac nad programem, czy nie zdecydowano, żeby był realizowany program Harpia. On był na takiej, to określam w Ministerstwie Obrony Narodowej, w fazie analityczno-koncepcyjnej. Ona trwała i trwała i trwała i dopiero decyzja ministra Mariusza Błaszczaka, wyartykułowana w zeszłym roku, w sierpniu, i taka już bardzo mocno podkreślona na początku tego roku, kiedy podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu w życie nowego programu modernizacji technicznej do 2026 roku, że wybieramy samolot piątej generacji. Samolot piątej generacji, który będzie przełomowym dla naszego lotnictwa, a zdajemy sobie sprawę, że musimy zastąpić i Su-22 i MiG-29. Samoloty, których żywotność, mówiąc kolokwialnie, praktycznie już dobiega końca. Zresztą ten czas eksploatacji w 2011 roku został wydłużony o 10 lat, bo ten czas eksploatacyjny to jest 30 lat. On został wydłużony za czasów, kiedy ministrem obrony narodowej był Tomasz Siemoniak, do 40 lat. I dziś borykamy się z tego tytułu również z różnymi problemami, bo też w związku z embargo, jakie jest nałożone na firmy rosyjskie, nie mamy dostępu do oryginalnych części. I to jest bez wątpienia olbrzymie wyzwanie, które stoi dziś przed naszą armią. To znaczy, że te nieoryginalne części się nie nadają? Nie, nie, absolutnie nie. One się, nie można w ten sposób powiedzieć, że one się nie nadają, bo my mamy... Nie, panie redaktorze, my przez szereg lat użytkujemy MIG-i od końca lat 80. Nabyliśmy zdolności również wytwórcze i produkcyjne, ale oczywiście zdajemy sobie sprawę, że dostęp do części oryginalnych byłyby jak najbardziej pożądanych, ale również i być może remonty czy część remontów. Musimy to załatwiać własnym sumptem, ale dziś nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Dziś podejmujemy odważną decyzję, dziś kupujemy samoloty piątej generacji. No to są w tej chwili najnowocześniejsze 35? Maszyny. Panie redaktorze, no my nie mamy zbyt dużego wyboru, bo jeżeli chodzi o tę klasę... Albo amerykańskie. Albo chińskie, albo amerykańskie, albo rosyjskie, więc wybór jest raczej prosty i chcemy tych samolotów kupić 32 sztuki jeszcze w tym okresie do roku 2026. To będą dwie eskadry, które będą takim swoistym uzupełnieniem stanu statków powietrznych polskiego lotnictwa. I będzie offset, tak jak w przypadku zakupu F-16. Panie redaktorze, dzisiaj nie mówimy, nie dyskutujemy na ten temat. Oczywiście offset jest bardzo ważny, ale dzisiaj my musimy przede wszystkim podjąć negocjacje z rządem Stanów Zjednoczonych, bo to będzie w ramach pewnie uzgodnień międzyrządowych, jeżeli chodzi o tego typu zakup. Być może trzeba będzie pokusić się o rozwiązania takie, jak miało to miejsce kilkanaście lat temu przy zakupie samolotów F-16, czyli program rządowy, ustawa i tak dalej. Ale to o tym jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić. Dziś najważniejsze, podjęta jest decyzja przez ministra obrony narodowej, że program Harpia jest realizowany, że program Harpia znalazł się w planie modernizacji technicznej na lata 2017-2026 i on będzie w tym czasie realizowany i są pieniądze na to zagwarantowane, więc tutaj te podstawowe kwestie są rozwiązane. Pytam nie bez kozery, proszę Państwa, i od tej wojskowości zacząłem, ponieważ
No, mamy rocznicę. Tak, dzisiaj szczególny dzień, bo dzisiaj właśnie przeżywamy 20. rocznicę wstąpienia Polski do NATO, do największego paktu obronnego, ale zapewniającego bezpieczeństwo w naszej części świata, ale w ogóle w globalnym wymiarze. I tutaj bez wątpienia cieszę się, że mogę u Pana w studio gościć właśnie 12 marca, bo to jest olbrzymie wydarzenie i wiele przedsięwzięć, które przygotowaliśmy w związku z tym, chociażby ostatnie dni wskazują na to, że to jest bardzo ważna rocznica i bardzo również doceniana przez naszych sojuszników. I pamięta Pan, kto wprowadzał Polskę do NATO? Oczywiście, Panie redaktorze, no, podpisywał to Bronisław Geremek, trzeba pamiętać, Aleksander Kwaśniewski, ale też nie zapominajmy o bardzo wyrazistej postaci, jaką był świętej pamięci Jan Olszewski, bo to on właśnie był prekursorem tego, aby Polska przede wszystkim podziękowała wojskom rosyjskim za obecność na naszym terytorium i to on jakby pierwszy wyartykułował, że konieczne jest przejście od tego wschodniego bloku w kierunku Sojuszu Północnoatlantyckiego i przystąpienie Polski do NATO. Tych osób, które bez wątpienia z Sojuszem Północnoatlantyckim są nierozerwalnie związane, jest o wiele, wiele więcej niż ci, którzy kontrasygnowali, ci, którzy podpisywali. Ale też jest ważne, że Polska dziś jest postrzegana jako bardzo sprawdzony i solidny sojusznik w ramach NATO. Sama wizyta przed kilkoma dniami Jens Stoltenberg był gościem w Warszawie, spotykał się i z prezydentem, i z ministrem obrony narodowej. Dziś prezydenci państw, części państw Grupy Wyszehradzkiej, które wstępowały razem z Polską, są w Pradze przy okazji tej rocznicy, ale mieliśmy dopiero panią minister spraw zagranicznych Niemiec, Ursulę von der Leyen. Mieliśmy również ministrów obrony narodowej Czech, Słowacji, Węgier, premierów Grupy Wyszehradzkiej w minioną niedzielę na poligonie w Wesołej, więc no, pokazujemy też i taką jedność i solidarność w ramach określonej grupy, a nie zapominamy również o tak zwanej bukaresztańskiej dziewiątce, czyli formacie, który skupia wszystkie państwa wschodniej flanki NATO, bo to jest format, który bez wątpienia dla nas jest szczególnie ważny, dla naszego może kraju. Na chwilę przynajmniej na to, wróćmy do Radomia, bo nasi słuchacze przede wszystkim o tym chcieliby także posłuchać i zobaczyć, widzowie. Radomski program drogowy. W zeszłym roku było 8 milionów, w tym roku 2 miliony w budżecie. Pan wiceprezydent Frysztak tłumaczy to w następujący sposób. Wysłaliśmy pismo, wniosek do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, do wiadomości właśnie pańskiej, ministra Wojciecha Skurkiewicza. Staramy się o 8 milionów, a 2 miliony w budżecie miasta to zaplanowany 20% wkład. Wychodzi na to, że ekipa prezydenta Witkowskiego oczekuje realizacji pańskich obietnic wyborczych. Panie redaktorze, ale to prezydent Radosław Witkowski wygrał wybory, a nie Wojciech Skurkiewicz, więc to prezydent Radosław Witkowski ponosi pełną odpowiedzialność za Radom. I proszę też zwrócić uwagę na jedną kwestię. Ja otrzymałem to pismo. Taką, powiem szczerze, jeżeli pan widział to pismo, ono było takie okraszone nutą złośliwości. Nie widziałem, ale nie widzieli także tego pisma nasi słuchacze. No, chętnie podrzucę takie bardzo butne i aroganckie dość to pismo, więc... A w czym się ta buta i arogancja przejawiały? W podobnym tonie, no bo to pismo, gdzie wprost wyartykułowane było żądania. Przecież panowie i Witkowski i Frysztak wiedzą, że jeżeli chodzi o środki finansowe z budżetu państwa, które są w ramach określonych programów, obowiązuje jasno sprecyzowana procedura i to jest procedura, która jest zawarta w ustawie i w momencie, kiedy zostanie ogłoszony nabór wniosków, mam nadzieję, że władze Radomia będą przygotowane poprzez to, że będą odpowiednie projekty i będą przygotowane do realizacji modernizacji czy przebudowy tych dróg gminnych, tak żeby aplikować o te środki.
o te środki finansowe, bo to nie jest tak, że środki finansowe są z góry przydzielane, tylko po prostu trzeba aplikować i te projekty, które będą najlepsze, które będą miały największą liczbę punktów w tej aplikacji, będą miały szansę na realizację. I trzymam kciuki za rządzących dziś Radomiem, żeby przygotowali dobre wnioski i żeby w sposób właściwy aplikowali o te środki finansowe. Czyli może zdarzyć się też tak, że żadnych pieniędzy nie dostajemy. Panie redaktorze, jeszcze raz powtórzę, to jest określona procedura. Jeżeli władze Radomia będą odpowiednio przygotowane i będą spełniać kryteria, które są nakreślone w ustawie, absolutnie jestem przekonany, że te środki finansowe otrzymają i naprawdę trzymam kciuki, żeby się to udało, bo przecież zdajemy sobie sprawę, że te zapóźnienia infrastrukturalne w Radomiu są olbrzymie. Ale jeżeli pan nawiązał do tych kwestii infrastrukturalnych, to po raz kolejny w radomskich mediach apeluję gorąco o to, szczególnie do prezydenta Frysztaka, ale również do jego szefa, prezydenta Witkowskiego, żeby wreszcie panowie wzięli się za robotę i uzgodnili przebieg kolejowej ósemki na odcinku w granicach administracyjnych Radomia. Od stycznia 2018 roku PKP PLK nie może uzgodnić z władzami Radomia kwestii dotyczących przebiegu kolejowej ósemki. To już jest, panie redaktorze, 15 miesiąc, kiedy te uzgodnienia są wciąż w lesie. Są jakieś obiektywne trudności? No, panie redaktorze, ja mam nieodparte wrażenie, że to jest na takiej zasadzie nie, bo nie. I opóźnienia są faktem. Dziś rozmawiamy w marcu. W marcu rozpoczyna się bardzo intensywny ten okres inwestycyjny pomiędzy Warką w kierunku Radomia. Rozpoczyna się budowa drugiego toru i zbliżamy się do zakończenia modernizacji kolejowej ósemki, a 15 miesiąc w Radomiu nie może być ustalony przebieg na bardzo krótkim odcinku w granicach administracyjnych miasta Radomia. Ja po raz kolejny apeluję do prezydenta Witkowskiego i do prezydenta Frysztaka, żeby po prostu ci panowie wzięli się za robotę i swoich współpracowników przypilnowali, żeby to jak najszybciej nastąpiło. Mam nadzieję, że również i radomscy dziennikarze wreszcie o tę kwestię będą pytać włodarzy miasta, bo to jest dość sytuacja kompromitująca. 15 miesięcy nie można uzgodnić przebiegu kilku kilometrów linii kolejowej numer 8. Nie wiem, czy mogę się wypowiadać za kolegów i koleżanki, ale bardzo chętnie zapytam. Ale wie pan, że to jest program, który jest oglądany i słuchany przez większość środowiska dziennikarskiego i politycznego w Radomiu, więc mam nadzieję, że to pytanie padnie na najbliższych konferencjach prasowych Urzędu Miejskiego. No i na koniec, panie ministrze, chciałem zapytać o to, o czym donoszą mi wiewiórki moje niezawodne, o niezadowoleniu, autentycznym bądź kreowanym niezadowoleniu w Prawie i Sprawiedliwości z obecnego miejskiego zarządu, którego jest pan szefem. Szykuje nam się rewolucja w Prawie i Sprawiedliwości. No, docierały do pana takie głosy? Pierwsze słyszę o takim niezadowoleniu. Ja myślę, że te osoby, które gdzieś rozsiewają takie informacje, no pewnie chciałyby działać na szkodę Prawa i Sprawiedliwości. Ja przypomnę, że my jesteśmy dopiero co niedawno po bardzo intensywnych kampaniach wyborczych. Jesteśmy w przededniu kolejnej, czy już w trakcie kolejnej kampanii wyborczej. No przed nami ta do Europarlamentu. Działamy, pracujemy, funkcjonujemy i cóż tutaj dodać. Bez wątpienia te działania, które Prawo i Sprawiedliwość podejmuje, zresztą przed bodajże 3 tygodniami, czy miesiącem już odbył się zarząd okręgowy Prawa i Sprawiedliwości. Przecież te osoby, które często są w miejskiej strukturze Prawa i Sprawiedliwości, również są członkami zarządu okręgowego, kiedy to rekomendowaliśmy osoby na listę Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu, więc myślę, że to jest chyba raczej w formie jakichś takich fake newsów niż... No raczej nie fake newsów. No ale to, ale to myślę, że osób, które nie do końca są być może uczciwe w stosunku do samego Prawa i Sprawiedliwości i rozpowszechniają takie informacje. No i... takich też pewnie znaleźlibyśmy przynajmniej kilka albo kilkanaście. I tutaj stawiamy kropkę, bo nasz czas się skończył. Dziękuję serdecznie. Moim Państwa gościem był Wojciech Skurkiewicz, przewodniczący Radomskich Struktur Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister obrony narodowej. Dziękuję, do usłyszenia. Łukasz Mlenda, do zobaczenia i usłyszenia.